Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo gramy Title Tuesday wyjątkowo o godzinie 23. Mamy wtorek, 22.02.2022. Godzina 23 się zbliża, więc niedługo rozpoczynamy. Za 2 minuty start. Zobaczymy, jak forma w nocnym Title Tuesday. Punktów o 17, no niestety było mało, 5,5. Ale ciekawe przygody, trochę się tam stiltowałem, trzeba przyznać, aczkolwiek już przeszło dawno, więc luz. Witam wszystkich serdecznie, no dzięki w ogóle, że jesteście, bo to jest taka dosyć późna pora. Pewnie do snu jeszcze sobie można parę minut pooglądać, jak będzie coś ciekawego. Właśnie ciekawy jestem, czy też mają tutaj przeciwnicy formę i kondycję. Zobaczcie w ogóle. Dawno nie widziałem takiego obrazka, że pierwszy numer startowy ma nie Hikaru Nakamura. To wprawdzie o jedno oczko tylko wyprzedził Daniel, arcymistrz ze Stanów właśnie Zjednoczonych. Hikaru. Ciekawe, ciekawe. Też wielki specjalista gry internetowej. Kobieta na start. O matko boska, lepiej nie. No ale zobaczymy. Widzimy, że jest zdecydowanie mniej zawodników. Za minutę już rozpoczynamy. 272 aktualnie. No zwykle gra dwa razy więcej około, nie? Także może jakość zawodników będzie większa. To też będzie ciekawe. Herbatka, także troszeczkę musimy tutaj herbatką sobie wspomóc działania. No i co? Za pół minuty rozpoczynamy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się toczyło. I co? Jedziemy, nie? Za chwilę. Witam wszystkich, którzy się tutaj przedstawiali i witali ze mną. Dzięki, dzięki, że jesteście. Jedziemy, jedziemy. Dobra. 10 sekund. No i zobaczymy. Fajnie byłoby wskoczyć na 2600 z tych samych Title Tuesdayów. To by oznaczało jakiś tam progres na pewno. Ale założenia, wiecie jakie są. No i WFM. Kto mi wykrakał panią? No jasny gwint. Niesamowite to jest. Jesteście czarodziejami. Ale tu nie ma zmiłuj się. Proszę pani, czy to jest pani, czy to jest pan. Masakra. Po prostu kolejna kobieta. Jak ktoś oglądał o 17 Title Tuesday, no to wie o co chodzi. Okej, wyprowadźmy normalnie figury, nie kombinujmy za bardzo. A, tutaj to A4 sobie wrzucę, żeby nie było B5. Trochę spróbujemy przeszkadzać pani. Gizela Rokuła? Nie, ja wiem jak to się nawet czyta. Gizela w każdym razie. No tutaj nie wymienimy. Zwiążmy panią. Okej, no G5 raczej się chyba nie odważy, bo to dziwne zagranie by było. Ale różnie bywa. Okej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzięki serdeczne. I co tutaj ja mam zagrać? Może tak? Szybko gra w ogóle przeciwniczka. Takim ruchem ją poczęstuje. Teraz tutaj, tu wybijemy. Wiecie co? Tego ruchu nie widziałem. Znaczy on nie jest jakiś tam super groźny, ale chodzi o to, że nie widziałem i to mnie martwi, że zaczynam mało widzieć. Trzeba się skupić. Ruch, koniec G3, E5 i będzie groziło. Aha, ale tak? Naprawdę? Że oddaję gońca w taki prosty sposób? Znaczy gońca oddaję, no.
zaskakujące. Z drugiej strony po hetman d4. Tu trzeba będzie pewnie rąbnąć. No te skoczki tak się ustawiły tutaj. No, za chwilę do centrum chcą, będą chciały mnie pewnie tam sprowadzić. Okej. Taki ruch sobie zagramy. Będziemy sobie skoczka atakować. Jak zagra c5, to zwolni się jakieś tam pole. Może jakieś perspektywy. Tutaj? Wow. Weźmiemy. Zagramy tak. Może nie zauważy, że wieża też spogląda na skoczka. Jednak wszystko widziała przeciwniczka. No dobra, trzask. Może f4 po prostu. I f5. Aha, i hetman jeszcze jest, spoko. Tego nie widziałem. Centralizacja hetmana. Pewnie wymiany. Gdzie co, prawie nie widziałem. Kurczę, mnie dzisiaj gaf nie popełnił, bo to zaczynam mało widzieć. Dobra, biorę to. Tu goniec do obrony, do ataku. Raczej do obrony, tu będę wszystko bronił. Póki co. I nawet pokuszę się może o wzięcie tego końca. Chociaż nie, no bez sensu. Podejdę królem i moja wieża zacznie grać aktywnie. Chyba czarne nic mi nie mogło zrobić. Wieże przerzucę różnobarwne, tak. No dobrze. No nie da się ukryć, że przeciwniczka nie jest jakaś super wymagająca oczywiście, ale uważać jak najbardziej trzeba z każdym. Tak zagramy, żeby tu spróbować, ewentualnie tu straszyć. Okej, no jak król, to musi uważać na taki ruch. Nawet nie zwróciła na to uwagi, skubana. No dobra, gramy. Szach, proszę pani. Aha. No dobra. Może tak? Nie wiem w sumie, co grać. Patrzcie, no. Przepchać muszę tego pionka. Tak, zagramy, żeby tu mieć opcję. Dobra, żeby mieć opcję ataku. Tam jeden szach nic mi nie zrobi. A, tak zbiła. No, to bijemy oczywiście. No i co, nie wygram tego? Tego jednego pionka wezmę. Aha. O kurczę, tak, zagrajmy. Jeszcze wyczekująco. Tak, zagrajmy, tego wezmę. Tak i tak. Jest przełom. No to szacha dajemy. Gramy tak. Okej. Okay. Jest zwycięstwo, no ale wiecie, no takie zwycięstwo. Trochę ruchów trzeba było porobić. No ale przynajmniej przełamane zwycięstwo z panią. Całe szczęście. Fatum zdjęte, tak. Okej. Okay. Jeszcze grają, więc chwilę poczekamy. A tutaj sobie rozciągniemy może troszeczkę listę. Dobry wieczór, cześć wszystkim. No dzisiaj o 23, ale też przypominam, że o 17 są turnieje i o 23. Zrobili teraz dwa title Tuesday dla osób jeszcze, które nie są świadome. O 17 również grałem,
O 23 będę grał na pewno bardzo rzadko albo prawie nigdy, no ale dzisiaj akurat tak wyjątkowo. Żeby zagrać w Title Tuesday trzeba mieć tytuł, co najmniej CM-a. Czyli taki odpowiednik kandydata na mistrza trochę. O 17 nie poszło. Znaczy 50% punktów. Tam grałem jak żółw po prostu i na czas przegrywałem. NM 2900 jakiś jest? No jakiś tam jest. No są, słuchajcie, specjaliści tacy na pewno. Rosja, nic dziwnego. Jak działa dobieranie przeciwników? Taki system szwajcarski prawdopodobnie, czyli w zależności kto ile ma punktów, to podobnych zawodników mu dobiera. A w pierwszej rundzie, jak każdy ma 0, no to pierwszy numer gra z... Powiedzmy, jak jest 100 osób, to pierwszy numer gra z 50. Drugi numer gra z 51. Trzeci numer gra z 52. I tak dalej. Czyli pierwszy numer gra z zawodnikiem z połowy stawki. No, a ten system szwajcarski w dobieraniu kojarzeń w szachach to jest już, ojej, odkąd pamiętam. Są jeszcze systemy kołowe, oczywiście jak gra 10 osób w turnieju zamkniętym, 9 rund, czyli każdy z każdym, to są trochę inne wtedy systemy. A, pierwszy gra z 51, ok. Tak, no mi chodziło o połowę, tak, ja tutaj wiecie, taki rozszczepaniec jestem trochę, ale mam was, przynajmniej mnie ogarniecie. Tak, pierwszy z 51, zgadza się. No, NM, który ma 2900, no to musi być dobry. Szybki i dobry. Tak jak na Mistrzostwach Świata, oczywiście, niedawno zakończonych, zgadza się, tak to działa. Chyba runda się za chwilę kończy. Jeszcze sprawdzimy. O, Gildę Piotr gra, też grają Polacy, to jest fajne. Tutaj jest z pionkiem więcej, będzie próbował coś rzeźbić. Ale wiecie, jak jest z tym rzeźbieniem. Oj, skoczek nie chciał wrócić na to samo miejsce? Dziwne. Aha, bo król musi pilnować cały czas skoczka. Co? Ojej, tu jakieś maty są. Orety. Ups. No to bolało. Oj, Piotr, ale to bolało. Widzieliście to? Z pionem więcej i przegrał. Okej, okay. Mam arcymistrza. Fajnie. Dzisiaj czwarty arcymistrz chyba, no ale w tym turnieju dopiero pierwszy. Okej. Okay. Dobra, strzaśniemy. Tu mi chce wziąć końca. No dobrze, no. Idziemy na ten wariant znowu. On jest taki pewnie niełatwy. Chyba B4 się grało. B4 chyba można zagrać. Nie, nie mogę, bo zbije mi koniec F5 na końcu. A nie, bo dobrze, B4 działa od razu. Chodzi o to, żeby tam szybko sobie grać i atakować skrzydło. Zagrajmy H3. Aha. Będzie napięcie. Będzie chciał mi zagrać G4. Może tak, tutaj pionek. G4 to jakoś tam się przerzucimy.
Tylko, że on teraz jakiś goniec A6 może sobie wymyślać. Dobra, skup się Krzysztof, bo... O, jednak zagrał. Dobry ruch. Jest taki prosty i dobry ruch. Kurczę, nie widzę za bardzo jakiejś dobrej koncepcji. Dobra, zbiję to. Tutaj oddam tego pionka, żeby od razu wieżę wstawić. Przerzucić hetmana ewentualnie. Potem szacha bym dostał. Ok, tutaj co, nie przerzucam go? Czy on jakoś broni? Skoczek mój trochę nie gra, ale nie wszystko można mieć od razu. Hetman F6 to po prostu szach, hetman H6. Tego pionka wezmę wtedy najwyżej. Najwyżej. A tak jeszcze może bronić. No przecież jakie to łatwe. Wieża i tutaj coś spróbujemy. Okej, szacha jednego damy. Właśnie, i to tyle byłoby w temacie. Dobra. Powrót. Chyba jakby tam sobie... Ajajajaj. Tutaj nie mogę nic za bardzo... Aj, hetman tu i tu. Kurczę blade. Nie widzę takich rzeczy. Jest to brona. Chyba jest to brona jakaś. Ja tam bez pionka po prostu. Raczej to wymieni za grę H3. Ja bym tak zrobił. Nawet w ten sposób, jak widać. Jak wymieniam, to przegrywam. Przegrywam. Skoczek jest zamknięty. Kurczę. Skoczek po prostu nie ma opcji żadnej. Masakra. Dobra, no to jest przegrana partia. Totalnie przegrana partia, bo nie mam gdzie skoczkiem po prostu ruszyć i tyle. Kurde, no to tak mnie zamiot w moim stylu. O, szkoda. Już sprawdzam sobie te partie. Mhm.
już sobie sprawdzam. B4 przypuszczam, że nie jest błędem. Ok, tutaj poszło. Cały czas bić. No dobra, to czarne dostają dobrą grę, tak? I B4. No jak widać, nie jest błędem. Dlatego, że jak tutaj jest bicie, to jest odbicie tutaj na E4. A tym pionkiem czy tym bez znaczenia. I tu nie ma związania, bo jest skoczek na F6. No B4 jest szybkie, nie trzeba grać A3, B4. Jestem ciekawy, jak to wyglądało. H3, wygląda to dobrze. Zobaczcie nawet, przepraszam, tutaj nawet ja mam lepszą pozycję, co jest ciekawe. Kurczę, naprawdę? Aż tak o wiele lepszą? Może to po prostu się bronić trzeba było grać, no tak jak komputer pokazuje. Następnym razem już będę wiedział. No tutaj tak trochę... Ale też co pokazuje silnik, to pokazuje, żeby bić. Skoczek D5 i co? Teraz silnik wskazuje mądrego. Wieża z F na E1. A to ciekawe zagranie jest. Chodzi o to, że jak tu zagramy, będzie bicie, to wieża tutaj działa. Albo broni. Król odchodzi, byłoby dobrze w miarę chyba. No to są takie niestety niuanse, które ja już nie dostrzegam. Król się obronił sam, ładnie wymyślił. Arcymistrza za darmo nie dają. No dobra, już tutaj ma po prostu pionka więcej i kontroluje. No ale taka ciekawa partia. Dobra, czekamy na kolejną. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko układało. Fajnie, że w ogóle jest was tak dużo o tej porze. Jestem w szoku. Późno, a wy tutaj przyszliście oglądać szachowe zmagania. Dzięki, dzięki. Tylko nie ma tutaj moich pomocników. Śpią pewnie już. Moderatorów. Zabrakło mi słowa. Bo byłem taki rozemocjonowany. No. Tak to bywa. Tak to w szachach bywa. Ale to jest trochę jak narkotyk, te szachy, wiecie? Nie wychodzi, a jak ci zależy, jesteś uparty, no to do tego wracasz. Tylko taki pozytywny narkotyk, bardzo pozytywny. Żeby to tylko takie uzależnienia człowiek miał, że tylko szachy. Ja mam kolegę, który namiętnie gra w bulety, no po prostu wie, że te bulety nie są dobrą opcją do treningu, ale nie może się powstrzymać i musi tam sobie je grać co jakiś czas. NM oznacza National Master, mistrz krajowy tak zwany. No, Title Tuesday zawsze gra dwie godzinki gdzieś, więc do pierwszej w tym momencie. Nie mam żadnej kategorii, mam 37 lat i wciągnęło mnie w szachy parę tygodni temu. To bardzo dobrze Cię wciągnęło, pozdrawiam, ale to jeszcze jest mały okres czasu, żeby powiedzieć, że jesteś wciągnięty, tak mi się wydaje. Pograsz kilka lat i jak dalej będziesz zafascynowany szachami, to wtedy pogadamy. Ale dobrze, oczywiście, każdy kiedyś zaczynał. Ja to rozumiem. Ważne, żeby nie odpuszczać. Wielu szachistów znałem, którzy grali, mieli świetne wyniki, perspektywy, fajnego rozwoju i z jakiegoś powodu przerwali swoje kariery. No i tyle, nie? Więc zapowiadało się na fajnego zawodnika, a tu koniec, nie? Bo coś tam. Tak bywa. Weronika, no Weronika to szachistka taka, no szachistka całkiem niezła, no. Tam streamowała kiedyś dużo, teraz chyba wraca trochę do streamowania. Nie, nie, nie. Żona szachami się nie interesuje. Nie gra w szachy. Tak, słuchajcie, jak wejdziecie... Można zapisy partii zobaczyć. Wejdziecie na szachus.pl, na Chess.com'a i tam w grach sobie można każdą partię sobie przejrzeć i zapis sobie również można przejrzeć. No dobrze, jest E4. Gramy G6. Nie, ja dopiero 4 lata skończył. Wyczuwam szybkiego zawodnika.
Można dodać pewnie. Przyjmuję wszystkich. Bez problemu. Okej. No to H5. Zwykle bywa tak, że jak rodzice szachiści jakieś tam sukcesy odnoszą, to dzieci raczej nie powielają ich pasji, słuchajcie. I to tak trochę jest. No to ciekawy ruch. No dobra. No na E5 mój raczej musi zbić i tak się zastanawiam właśnie czym odbić. Chyba pionkiem odbije. D6 zagra. Teraz D6 nie może. A, i pod G4 się wpakowałem. To odbiję skoczkiem, żeby trzymać H5. Cóż to za dziwaczna pozycja. Dobra, lećmy F5. Trochę mnie D6 martwi. Jarosławie, możesz mieć dużo racji. O kolejnych normach myślę to tak. Ale na tytuł arcymistrza jest mi niepotrzebny. Znaczy się i tak bym go nie zrobił, bo priorytety, no, normalna sprawa. A tam sobie zaszalejmy, czemu nie? Poczekamy za 4. O, tutaj skubnę od razu, to masz B4. I co, zagrasz skoczkiem? To ci go zbije. Przestraszył się, wieża E8. Tutaj ciekawy ruch jeszcze był, skoczek F5 tam na E3. Ale nie chcę tutaj za bardzo myśleć, to znaczy grać żwawo. A to chyba będzie dobry plan. Dobra, jedziemy. Takie logiczne to jest chyba. A Dawid zrobi spokojnie. Jestem przekonany, bo jest młody, ambitny i trenuje. W tym roku na pewno IEMA zrobi, to bez dwóch zdań. W pewnym momencie po prostu się czuje, że gra się na pewną kategorię. Dobra, wezmę pionka. Może tak. I widełeczki. Patrzcie, wszystko wchodzi. Wszystko się zaczyna ładnie układać. Ja pięknie wyglądam dzisiaj, co? Co? No to filtr nałożony, inny. Takiego jeszcze czegoś nie słyszałem. Mam nadzieję, że jesteś kobietą, że tak do mnie mówisz. Pięknie dzisiaj pan wygląda. A to dobre. Humor poprawiony. Humor poprawiony, pozycja wygrana. Czego chcieć więcej? Więcej chcieć, tylko nie podstawić. No to co? Go. Może nawet tak zagrać. A, żeby nie przegiął. A, dobrze, dobrze. Tutaj działa. Wszystko. Dobra, jest zwycięstwo. Jest dobrze.
Czy ja się utrzymuję z szachów? Tak, utrzymuję się z szachów. Od 10 lat już ponad założyłem sobie firmę. No YouTube teraz doszedł. YouTube to jest taki dodatek, powiedzmy. Streamowanie to nie, bo ze streamowania nie ma kasy. Znaczy ja nie streamuję dużo, więc tam nie ma w ogóle z tego pieniążków. Znaczy tam jakieś drobne raz na pół roku 400 wpadnie, więc no, nie nawiązujmy tego do zarobku. Ale co więcej, to od waszych subskrypcji szczególnie. Tak, to jest fajne. Dzięki. To też pieniądz oczywiście, tak? Tylko to nie jest takie regularne. No ale ze szkoleń, tak, głównie ze szkoleń. Jeszcze ten nowy ład w ogóle, wiecie, a to już inny temat. Po podatkach człowiek dostał trochę po plerach. Tak, ale moja działalność zajmuje się głównie nauką dzieci w przedszkolach, nie wiem czy wiecie. Moim targetem głównie są przedszkola, oświatowe placówki, ale też i podstawowe szkoły. I tak to wygląda. Wiele osób się dziwi, a z tego da się wyżyć? No da się. Jak robisz to dobrze przede wszystkim i budujesz swoje dobre imię, to da się. O, dzięki serdeczne, a propos subów, tak, dzięki. Dzisiaj już czwarty wleciał. WKND Trolling, dzięki. Bardzo mi miło. Także da się. Poza tym ja lubię robić różne inne rzeczy. Lubię dalej szkolić, aczkolwiek chcę robić jeszcze inne rzeczy i robię już, wprowadzam pewne tutaj, no nie chcę za dużo mówić też, tak, dopóki tego nie zrobię, bo wiecie jak to jest, dużo się gada, a potem tego nie zrobisz i trochę wstyd, znaczy nie wstyd, ja się tym nie przejmuję, ale jak zrobię, to będziecie na pewno o tym słyszeć, a tu przy okazji macie e-booka do pobrania, osoby początkujące mogą sobie pobrać, zostawicie mi maila, to wtedy dotrze do was pewna, na pewno jakaś tam informacja. A szykuję coś bardzo, bardzo fajnego. Bardzo fajnego i na pewno nie zgadniecie w 100%, co to będzie. Tak, w 100%. Coś tam się można pewnie domyślać, ale to nie wszystko. Czy jest jakiś inny sport, którym się pan interesuje? Znaczy, tak, wszystkim po trochu, oprócz szachów. No. Sprawny jestem, kiedyś świetnie w piłkę grałem nożną, w siatkówkę, w kosza, we wszystko, tak ogólnie rozwojowo dobrze. To kiedyś takie pytania były. Dzięki. Nowe plany związane z szachami? Jak najbardziej. Trzeba rozszerzać działalność. Chesscamp? Nie. Nowy ład to niestety podatkowa porażka. Zgadza się. Wiele osób zmienia jednoosobową działalność na spółkę, bo lepsza opłacalność. No niby tak. Ja tego nie robię, bo chcę mieć wgląd w swoje finanse. Spółka to trochę ma tam inne rzeczy, no ale to już jest inny temat. Nie, żadne federacje, żadne tego typu rzeczy, absolutnie. Coś bardziej spokojniejszego, luz. Ale też bardzo ciekawe uważam, mam nadzieję, że bardzo ciekawa rzecz, która przede wszystkim wam, widzowie, pomoże w pewnych sprawach. Czyli takie rzeczy, powiedzmy, że wszyscy są zadowoleni. Ile punktów? A właśnie, dużo. 2-3. W TV mówili, że polskie Polacy skorzystają na Nowym Ładzie. No skorzystali, tak, skorzystali. Z większych podatków. Dzięki woda, 98, za powodzenia, dzięki. No a jednak tak, nocne szachy jednak są, zgadza się. Nocne szachy i frekwencja spora. Mówię o was oczywiście. Jeszcze ktoś tutaj męczy pozycję. No tak, tutaj to jest remisik, bo różnopolowe gońce. Jak nie będzie jakaś gafa, to remis. Jeszcze tutaj białe zamatują przypadkiem.
No, mam nadzieję, że nie. No to jest taka pora, gdzie już prawie wszyscy śpią, więc luz. Herbatka owocowa na spokojnie. Na kwarantannie, nie? No tak. Chyba prawie każdy to przeżył. Tam powodzenia. Siedzenie w domu to diabelstwo. Można przez dzień, dwa odpocząć, ale... Byniolus! Pozdrawiam Zbycha. No tego jeszcze nie grali, słuchajcie. Ze Szparem ostatnio była rozgrywka, a teraz ze Zbycholudem. No i co? I będzie Londyn, pewnie. Londyn będzie, czy nie będzie? C5 zagramy sobie. Okej. Okay. To B6. Zagrajmy po ludzku. I co, już tutaj jakieś kwiatki na E5? No tak, już chyba jakieś kwiatki się dzieją. O matko, przecież ja tu tracę figurę. Ze szparem przegrałem chyba w 15 ruchach i tutaj w ogóle w 10 przegrywam. Masakra. Czemu ja tam nie biłem? Ale wstyd, co? Masakra. No filmik z tej gierki, no nie sądzę, że będzie, bo już powinienem się poddać, nie? No nie, no słuchajcie, no. No ale z arcymistrzem nie mogłem wygrać, no nie ma takiej opcji. I się już usprawiedliwiam, bo w ogóle nie są moje schematy, ja przez G6 sobie gram. O rety. No dobra, 10 ruchów, nie? Totalna kompromitacja. Nie ma co grać. Aż sobie zobaczę z silnikiem, bo sobie zobaczę. Masakra, no w 10 ruchów tego jeszcze nie grali. Ja byłem przekonany, że on mi zagra od razu tutaj gońcem, to tutaj miałem pewną rzecz przygotowaną. Ale no dobra, no co, to poszło jak poszło. To są normalne rzeczy. Tutaj coś przegiąłem. E6, skoczek wszedł. Skoczek. Jakieś pułapeczki w ogóle. No jak człowiek tego nie zna, to w ogóle co, tutaj gońcem gra ci skoczek wchodzi, to jest okej dla czarnych? Żartujecie, skoczek E4, okej. No to chodzi o te schematy, że się zna albo się nie zna. Tutaj skoczek E5. No i co, najzdrowszą opcją to chyba nawet wybić można, nie? Nie byłoby tak źle. Tutaj ja sobie zdawałem sprawę, że wchodzi goniec. C4 nawet jest wskazane. A A6 działa? Działa. No i byśmy grali sobie normalnie te partie. Czemu nie zagrałem królewsko-indyjskiej? Wiesz co, nie wiem właśnie dlaczego nie zagrałem królewsko-indyjskiej. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia dlaczego nie zagrałem. No cóż, podstawiłem, bo z rozpędu, no. I tu już jest koniec, nie? Bo jak już zagram goniec C7, to jest koniec. Coś mi się ubzdurało, że jak gram tutaj gońcem, to tylko może zbić. Bez sensu, ale widzicie, to są takie czasem dziury w głowie, że... A w tej sytuacji normalnie wybić też można by było i grać. No ale to nie są moje schematy. Ja zamiast pionka na E6 powinienem sobie ustawić pionka na G6. No i grać te swoje po prostu domeczki, nie? Dobra. Życie. Chociaż zasłynę z miniaturki. Tylko, że nie wygranej. No, to niech sobie tam shortują, jak chcą ludzie, nie mam sprawy. No, tam na, no, tak, tam są jakieś ustawienia na czeskomie, są. Można się pobawić. To czwarta runda, słuchajcie. O, to musimy sobie popatrzeć na jakiegoś zawodnika, bo jeszcze będzie krótka przerwa. Zobaczmy na wymiatacza, co? Popatrzmy na Nakamurę. Jak on tutaj sobie radzi. W ogóle zamknę silnik, żeby nas nie rozpraszał. Nakamura gra... Przewrócę szachownicę? Nie mogę przewrócić. Nakamura gra czarnymi.
No, podstawka. No, wiecie co, i nawet jakoś specjalnie nie jestem zły. To, co się działo o 17, to no tutaj po prostu nie wiem. Późna pora. O. Śmieszne to dla mnie, no bo tak wiecie. Ostatnio szczęście właśnie do Polaków. Ze Szparem szybka porażka i ze Zbychem jeszcze szybsza porażka. Z moich właśnie prostych błędów. To powiedz mu to, WKN trolling. No dobrze, dobrze. Wiadomo. Jasne, no wszystko zostaje w kraju. Ale to wiecie. Dwóch arcymistrzów już teoretycznie, tak? Znaczy teoretycznie, no dwóch arcymistrzów. No nie mogę się przełamać, żeby wygrać z arcymistrzem, albo chociaż zremisować. Dzisiaj było blisko, tam we wcześniejszym title. Jeszcze turniej trwa, więc to spokojnie. Dopiero 4 rundy. Dużo jeszcze tych partii przed nami, więc będziemy działać. Nakamura, zobaczcie, broni. Jestem prawie pewny, że on tego. No, nie przegrać to nie przegra. On czarodziej, ale jeszcze może wygrać. Mimo zmniejszonego czasu. Albo może już jestem niepoprawnym optymistą w tej partii. Nie wiem. Cześć, cześć. Witam serdecznie wszystkich. W ogóle więcej właśnie zrobiło chyba Zbycha. Ludzie przyszli. Cześć, cześć. No tak, ale 10 ruchów to takie smutne, nie? A kiedyś wygrałem chyba w 5 ruchów Title Tuesday z FM-em. Też pułapka, w którą tam wszedł. Witam cię, Jaro. To się też zdarza, oczywiście. Żaden misklik, tylko właśnie w 5 chyba ruchach najszybciej wygrałem. Tak jak patrząc na te miniaturki. No nie, no tutaj to już białe. No nie, no białe to już nie przegrają tego. Znaczy, no, ale też chyba nie wygrają. Czy to jest teoretyczny remis? Witam cię, Macieju. Nakamura pewnie udowodni, że jest remis. No, do końcówki trzeba umieć grać. Czy wieża A3 teraz jest dobre? Żeby właśnie do F4 nie dopuścić. Aha, to on już wie. On już wie. Jeszcze białe zwlekają z tym ruchem. Ten król może będzie chciał tam zmierzać, ale dobrze się broni. I król teraz kontrę będzie łapał. A, teraz nie może wyjść. Król dostanie szacha. A, właśnie, właśnie. Oddyńcu, ja się nie załamuję absolutnie. Ja tutaj, wiecie, chłopakom Szparowi i Zbychowi dałem szybko wygrać, żeby się chłopaki cieszyli. Nie, no żartuję oczywiście, ale akurat właśnie widzicie, no tak to jest na swoim podwórku, jak się gra, no to tak trochę inaczej się podchodzi do partii. No nieistotne, zagrałem w ogóle nie swoje jakieś głupie rzeczy. No już to o to pytaliście, czemu nie grałem królewsko-indyjski. Nie wiem dlaczego. O, zobaczcie, tutaj Nakamura jeszcze będzie. A, jeszcze będzie chciał wygrać tę partię. No bez jaj. Nie, no remisik oczywiście, nie? No i co? A, bo to Gatakamski w ogóle był. Kurczę, po zdjęciu od razu mogłem. No nieźle, nieźle. Gatakamski mocny. Kiedyś był w ogóle rewelacyjny. No, jeszcze zobaczmy może. Czy jest ktoś tutaj fajny na horyzoncie? Jakiś Polak może? Aleksiej Shirov, o, sprawdźmy. O, co to za końcóweczka? Chyba wygrana. Aha, bo pionki w tę stronę idą. Ostro. No to co, trzeba liczyć, nie? Szachy ma dystans do siebie i zrobi z tego filmik. Nie rozumiem, Jaro, co napisałeś, że szachy ma dystans do siebie i zrobi z tego filmik. Ale można robić. To, co w internecie, to dozwolone, nie? A że ja zrobię z tego filmik. Nie, no nie ma sensu chyba, no bo co? Co ja będę pokazywał, że przegrywam w 10 ruchów? Nie, no bo. No dobra, remisik, nie? Koniec. Na F7. To jeszcze dograją do gołych króli, wiadomo.
Okej. Okay. Ja shortów generalnie bardzo rzadko shorty puszczam, a 10 ruchów nie zrobię przecież filmu 8-minutowego przecież, no nie da się. Nie, będziecie widzieć wszystko tutaj. Na YouTubie będzie film, więc spoko. No dobra, grunt to co? 2 na 4 mamy. Grunt to po prostu wygrywać dalej. Wygrywać dalej. Nie przegrywać w 10. Okej. Tak też bywa. Szkolne związanie, nie? Takie bardzo szkolne. Ale może komuś to pomoże, co? Osoba początkująca będzie wdzięczna. O, to jest na przykład klasyczna końcówka remisowa. Skoczek król wieża na król skoczek. Jest to remis. Szczególnie gdzieś jak coś jest w centrum. Czasami są pozycje, gdzie skoczek nie daje rady. Ale tutaj jest spoko, myślę. Czy myślę? No na pewno wiem, że to jest remis. To wystarczy popatrzeć, jak sobie grają czarne. Trzymać się blisko. Turniej na żywo, jaki mam w planie? Będę grał teraz w Bydgoszczy 11-12 marca. Potem Puchar Polski w Elblągu w kwietniu. To takie szachy błyskawiczne i szybkie. A szachy długie to dopiero będę myślał, może coś w maju, jak dobrze pójdzie. Okej. Partie się wszystkie zakończyły i teraz chwilę trzeba poczekać na rozpoczęcie kolejnej rundki. No i co? Trzeba się próbować odbić, nie? Zawsze po takich porażkach dobrze jest wygrać partię. Się lepiej poczujemy trochę, pewności siebie nabierzemy. Właśnie tak szachy fajnych rzeczy uczą. Między innymi właśnie tych porażek, no i żeby się nie poddawać i jechać dalej. I to jest tylko gra na planszy, a wiecie jak jest w życiu w różnych sytuacjach, wiadomo jak jest, nie? Lepiej tam nie popełniać takich większych błędów. Czy trzeba mieć jakąś kategorię, by wziąć udział w turnieju w szachach klasycznych? Absolutnie nie. Nie trzeba mieć kategorii. W klubie jak ktoś nie jest, to też pewnie nie jest problem. To wpiszą zawodnika do centralnego rejestru, aczkolwiek ja takim sędzią czynnym to nie jestem za bardzo, więc mogę się trochę też mylić, ale zawodnik, który nie ma klubu, nie ma kategorii, może zagrać w turnieju, jak zdobędziesz kategorię, albo z urzędu od razu cię muszą do centralnego rejestru polskich szachistów wpisać, coś takiego. Gra na żywo, na kategorię jest w ogóle bardzo fajną zabawą. To zupełnie inna rozgrywka niż to, co w internecie się dzieje. Jak zdobyć kategorię? No, na pewno grać w turnieju takim trochę dłuższym. Chyba minimalne tempo to 30 minut, jeśli ktoś nie ma w ogóle kategorii i takie turnieje są organizowane. I rund chyba. Już z pięciu rund można zrobić kategorię. Z sześciu na pewno, albo z siedmiu. Albo 20 plus 10. No tutaj podpowiadacie. Może tak być też. Może też tak być. Zgoda. Witam cię, Matt. Jeden bak. No i trzeba tam odpowiednią ilość punktów zrobić. Jaką dokładnie to ciężko mi stwierdzić, w zależności z kim będziesz grał. Kim bym był, jakbym nie grał w szachy? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, bo po co? Ale może jakimś przedsiębiorcą w jakiejś innej dziedzinie. Ciężko stwierdzić. Na szczęście potoczyło się inaczej. Ile punktów tego też nie wiem, właśnie, Jaro. Może 3 punkty na 5, ciężko stwierdzić.
Ale te pierwsze kategorie nie jest aż tak trudno zdobyć. O, już super, że podpowiadacie na czacie. Dzięki. No, zawsze po czwartej rundzie trzeba chwilę poczekać na rozpoczęcie kolejnej. Za chwilę się powinno rozpocząć. Ale mało zawodników, więc jest duża szansa, że jeszcze się uda może z jakimś arcymistrzem zagrać, albo nawet nie jednym tylko. Zobaczymy. Przydałoby się po prostu jakiegoś GM-a kopnąć, no, nie ukrywam tego. Godzina jest późna, więc oczy się powoli kleją, nie ukrywam tego. Drugi Title Tuesday tego samego dnia to jednak no jest jakieś tam wyzwanie, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o kondycję bardziej. Siemano, Piroboid. Siemano, siemano. O, tutaj coś mnie zapraszacie chyba do znajomych, no to już was przyklepywuje. Proszę bardzo. Witam, witam, Gros. W sobotę idziesz grać pierwsze z turnieju. Super, powodzenia. W Olsztynie też organizujemy w sobotę i w niedzielę turnieje na kategorie. Jak ktoś ma blisko, to zapraszam, można się jeszcze zapisać. Na Facebooku UKS Kopernik znajdziecie informacje, albo przez Chess Arbitra można wejść i też się znajdzie wszystko. Będę miał zaszczyt sędziować nawet. No, ja sobie zdaję sprawę, że z Krakowa to daleko, ale jak ktoś ma blisko, to... Obrona francusko, spoko dla świeżaka czy do grania? Nie, nie polecam. Nie polecam francuskiej dla osób początkujących, absolutnie. Okej, mamy i Ema. Na pewno zorganizuję, na pewno, na pewno. Więcej takich rzeczy mam nadzieję, że w kwietniu już uruchomię. Bo teraz jestem zawalony po prostu projektem, więc ciężko będzie. Tak cud, że gram sobie tutaj. No dobra, 4 jedziemy. To co tak? Co się teraz dzieje w tej pozycji? Taki ruch mi do głowy przychodził. Tutaj widzę takie posunięcie. I co? Tutaj skoczek, tu. Dobra, biorę hetmana. Za jakieś tam figury, więc to też nie będzie jeszcze takie proste. W ogóle nie wiadomo, czy to mi się tak kalkuluje dobrze, ale było to trochę kuszące. Może teraz jeszcze jakieś wtrącenie typu taki posunięcie. Goniec odejdzie. Nie no, muszę... Aha, bo mogę jeszcze pionkiem zbić. Nie, tak zbiję, bo tam zbiję i będę atakował wieżę. Okej. Okay. Tu się udało. To nie jest taka prosta sprawa teraz, słuchajcie. Dobra, gramy tak.
A teraz to prostsza w ogóle, jak on mi tak pozwolił na wszystko. Bije. To mi na dużo pozwolił, muszę przyznać. Okej, tam coś się dzieje. Lufcik by się przydał. Tutaj są jakieś zawsze groźby. Z tej wieży trochę przywiązuje. Jakiś mądry lufcik. Chwila, a tutaj? I co teraz? Goniec C3, goniec C4. Wieża D8. Co, pionem zasuwać, czy... A to wtedy tutaj jeszcze są jakieś opcje. Postraszmy gościa. I tutaj? Czy to działa? Wydaje mi się, że tak. A, tu jest jeszcze ruch, a to sprytne. Jednego pionka wezmę. I... W ogóle chyba tego muszę wziąć. Kurde, bo ten goniec mi dobrą robotę robi w ogóle. Z drugiej jednak strony. Minuta została. Dobra, zbijam to, robię lufcik. Pewnie technicznie jest to wygrana. Ale u mnie to nie będzie takie proste. Tutaj grożę oczywiście. I tak, zagrajmy koniecznie, żeby bronić pionka na chwilę. Teraz trzeba pograć w taki sposób, żeby poprawiać figury nieco. Pionkami tam zrobić falangę. Okej, no tutaj sobie wymienię. Chyba. Taki mam ruch. O, właśnie, skok hetman G8. To teraz to dopiero dostrzegłem. No, miecz międzynarodowy na łopatkach. Chyba jest dobrze, co? Tak to trochę przypadkowo wyszło, ale spoko. No podobała mi się partia, a wam? Kurczę, fajnie wyszło. Jestem zadowolony. Sprawdźmy analizę. No tak, kurczę, no tam oczywiście pewnie niedokładnie trochę, zaraz zobaczymy. Debiut jak debiut, jak to u mnie bywa po debiucie. Okej, C5 tutaj. Równin na równin. W ogóle długa ciekawa tu. Goniec, tak, okej. Właśnie ten ruch słaby, bo goniec F4 już gram. Czyli jednak, hetman F4, przepraszam, czyli jednak dobrze. Tak, skoczek F6, ale to cały czas jest taka przewaga, wiecie, jeden, plus jeden, jak biorę hetmana, to nie znaczy, że to jest jakaś dobra przewaga, jak za hetmana. Tutaj, on mi wziął jednak dobrze, tutaj, tak. I tu zagrał źle na pewno, no właśnie. Jak inaczej tu zagrać? A to są już techniczne sprawy. Tak, hetman tutaj wszystko kontroluje, ok. Hetman E3, no i zaczyna się chyba. Patrzcie, w ogóle grałem jak silnik, masakra. I teraz H3. Teraz H3, a taki trudny ruch trochę. A4 ewentualnie, A3. No ale hetman E7, tu powrót.
Wzięcie jednego pionka, tak. Wzięcie tutaj, no i dobra, i realizacja. Nie, no spoko, słuchajcie. Czysta partia, nie? Czysta i realizacja dobra. Kurczę, jestem zadowolony. Zobaczcie, nic tu się nie dzieje. No teraz to już on podstawił. No fajnie. No to z takich partii można być naprawdę zadowolonym. Kurczę, jak tego potrzebowałem. A dokładność? Na dokładność ja tak specjalnie to nie patrzę tam. Być co, sprawdźcie sobie proszę sami. Już akurat partię zamknąłem. Nie wiem jaka dokładność, czy mówiąc, ale tak jak patrzyłem po ruchach silnikowych, to było całkiem dobrze. Nawet bardzo dobrze. Wow. A, czysta partia. Słuchajcie, zmęczenie bierze górę powoli. No, Kysio, ja też wygrałem. I mam 3. I nie przegrałem w 10. Jest okej. Sprawdźmy, kto gra. Jeszcze tutaj z koksów. Już arcymistrzowie pokończyli powoli. Dobra, wybaczcie za taki spokojniejszy ton, ale widzicie, jest późno. Już 24 dochodzi za minutę, więc jest ciężko, 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 ale jeszcze godzinka. Mamy radę, nie? Szczególnie jak jeszcze jakaś taka fajna partia by wpadła, trochę emocji, nie? To by człowieka ostudziło, orzeźwiło. Będzie dobrze. No tutaj w ogóle z mistrzem międzynarodowym taką partię. Jestem zadowolony, naprawdę. To nie było takie proste. Czasem sobie muszę tak do siebie pogadać, żeby na duchu się podnieść, wiecie o co chodzi. Hikaru o 17 był drugi. Ciekawe, jak dzisiaj mu pójdzie, czy będzie w pierwszej trójce. W ogóle w Stanach Zjednoczonych mają teraz spoko, bo chyba te Daily Tuesday mają w ciągu dnia w ogóle i to jest chyba przyjemniejsze. National Master. No kurczę, no właśnie wolałbym takiego GMA 2700, a nie National Mastera. Są nagrody finansowe jakieś, tak? $1000 chyba za pierwsze miejsce jest. Za drugie to nie wiem ile. No i co? Dobra, C5 niech będzie tym razem. Tak grali. A tu H6 chyba było dobre. A to już za późno. No właśnie. No właśnie. Dobra, tak muszę zagrać. Nie no, tu muszę teraz wybić. Wtrącenie zrobić. Okej, okay, co to za pozycja jest? Króle 7 oczywiście. F4 pewnie. Mi się podoba ta pozycja w ogóle, ale F4, goniec E6, hetman F2, to tam jakiś ruch, hetman C5, coś takiego będzie można zagrać. Ale teraz może po prostu zbić. To będę musiał dać szacha. I odbiję to sobie pionkiem z D. Okej, okay, hetman C5 z ruchem obowiązkowym. Tak, żeby hetman tutaj po tej diagonali nie pograł. Dlatego on odszedł królem sprytnie.
Dobra. Ha, jak zbiję to Hetman H6 jest i stracę z tej strony. Tego nie widziałem, słuchajcie. No cóż, no to bijemy, kurczę, Hetmanem. Nie chce się Hetmanem. Muszę tym. Bez wyjścia. No dobra, król idzie na D7. Coś tu grozi, bo nie widzę. Mam nadzieję, że nie. Cieknę królem na C6 za chwilę. Dlaczego by nie? Dzika poza, ale może się trzyma. Jakiś obronny ruch wieża na przykład. No właśnie, bo tutaj chcę plasnąć na F7. Dobra, niech bije. Schowam się tutaj królem. Aha, jeszcze goniec H3, coś takiego ma. Tak, oczywiście. Dobra, muszę uciekać królem. Dobra, idę tu. Nieco pasywnie to wygląda. Aj, no i podstawiłem, no i to jestem cały ja. No nie, to niedobrze, ale może jeszcze tragedii nie ma, bo te są zdwojone. Już jest bardzo ciężko. A4 zagrać musi. Jakaś wieża F8. I strachy na lachy z jakąś kontrą. Szukamy kontry. Ale dobrze zagrał. Bardzo dobrze zagrał. Fantastycznie zagrał. No to mata dostaje. Kurczę. To jest po partii. Porobił mnie ciężkimi figurami. No niestety, kurczę, ale by dobrze było. Może okazać się, że jeden ruch był taki decydujący. H6, no właśnie, tak jak grał na Caruana w swojej partii. Jedną taką partię kojarzę, H6. No i tutaj pogoniec G5. Więc B4 zbił. No właśnie, tu się robi słabość. Wydawało mi się, że spoko, a jednak nie. Tu co ciekawe, nawet goniec E6 jest ciekawy, ale król E7 działa. Szacha trzeba było dać. Najpierw. Dlaczego? Teraz zagrać dokładny ruch. Teraz Hetman. Co? Bierze AG8. No tak, z prostego powodu. Wieżą tutaj, bo jak ci zbije, to nie wchodzi hetman, nie ma kontr żadnych, a to wygląda dobrze. Znaczy po wybiciu to w ogóle tym pionkiem jeszcze, nie? Czyli miałem rację, że pozycja była dobra. No i takie na przykład porażki uczą, uważam. Jestem zadowolony. Przegrałem tam, bo tam, widzicie, w tym momencie po prostu jedną groźbę odeprzeć. Król w centrum stoi, okej. Tylko zaraz, bo jakbym grał taki ruch, to takiego ruchu bym się obawiał. I co teraz? Po prostu pionek i tutaj. To jest konkret liczenie, kurczę. Coś takiego widzę. Coś takiego widzę i coś takiego tylko widzę. I co teraz? Bierze z G na C8. Co? No żarty chyba jakieś. Wow. A jak pionek, to chodzi o to, że król F8. No król F8 wygrywa zawsze. I tutaj jakaś konterka. Pionki są tak poszarpane, ale konterka, nie? O to chodzi. Wow, ale świetnie to w ogóle. Silnik to widzi, nie? Silnik to wszystko widzi. No dobra.
Jak sytuacja się klaruje? 3 punkty na 6. 3 punkty na 6. No to słuchajcie, no to trzeba wygrywać. Punktów mało. No to co, sprawdźmy, kto tam jeszcze gra z koksów. Dzisiaj grałem z tym becą. Dobra partia była. Zwykle na białych? No tak, i po tego pionka idzie. Jeszcze tak można zagrać dokładnie, co? A, sprytnie. Co? Czarne jeszcze uratują to? No i graj na sekundach. Remis zaraz będzie. No nieźle. Dubow uratował remisik. Jakby się tak przyjrzeć tym partiom arcymistrzów, to wiecie, też są takie błędy i są niedociągnięcia na pewno. Nie tylko szachuś podstawia. Koszonko. Jak kondycja? A, jeszcze spoko. Ale jest wyczuwalna różnica o 17, a o 23, zdecydowanie. Dobra, zaraz będzie kolejna runda. Pewnie za chwilę. No i mamy. WGM. Kto mi życzył pań? No. Znowu baba. Przepraszam wszystkie panie, że tak mówię. W takim trochę tonie innym miało to zabrzmieć. Znowu kobieta. I to jeszcze widzę ostro gra. Chorwatka. Już miałem podobną partię. Skoczek jeszcze na D4 wisi, tutaj jeszcze pilnuję tego ruchu. Właśnie, może tutaj w ogóle zagrać. Nie, dobra, naciskajmy na ten punkt. Już czuję, że goniec zrobi karierę w przyszłości. Dobra, ciach. Wieża A2 się przyda do obrony tego punktu. Goniec A4 jeszcze jest ciekawe, żeby tu związać. Jak się pilnuje, okej, no wygląda to. Koń C5 raczej jest dobre. Albo koń E5. To my gramy. Aha, tutaj. A to jest okej, bo pionka będę miał więcej na D6, potem pionka biorę. Jeżeli hetman zbija, ja zbijam, skoczek F3, wybijam, goniec wybija. Na D4 i goniec na D6 na końcu. Będę żył. Cały czas muszę uważać na tą taktykę.
Okej, dobra, tej taktyki nie widziałem. Czyżbym musiał oddać jakość teraz? Sprytnie. To jeszcze hetman wchodzi. Oj, strasznie nieprzyjemnie. Kurczę, blada. Do tego nie widziałem. Dobrze zagrała. Po prostu zmęczenie może. Człowieka dopada. Dobra, ale to nie powinny być wymówki. Kurczę. No dobra, muszę oddać jakość i to w paskudnym stylu. Nie ma wyjścia. Szachy jednak się opierają na taktyce. Głównie. Teraz tu ugryźć, tu mi wisi. Dobra, tak, zagrajmy. Ze związania zejdźmy. Jakiś tam atak musi być kierowany w stronę przeciwniczki. Tutaj coś takiego. Mi świta, może tak. Może nie. A najpierw tak może. O, i tutaj się zaczęliśmy. O właśnie, ale ładnie. Krzysztof, znalazłeś coś. O tej porze jednak coś znalazłeś. Okej. Hop. I tu będę miał wygraną. Jak już zbiję. No, bezczelny Polak. A, ładnie skontrowała. A to był piękny ruch z jej strony. No muszę odbić i co? I gramy dalej w szachy, nie? Tu się wszystko broni? Nie, nie broni się. Tu mogę plasnąć. Tu bijemy. Myślałem, że już wygrywam w ogóle. To faktycznie się obroniło, ale teraz i tak jest chyba nieźle. Szczególnie, że wieża na A6 chce wejść. Pionek wybity. Wieży na F1 brakuje, ale jest na A2. No, co? Rzucimy ją zaraz tam. A może i jednak nie. Czy atakować, czy się bronić? A tu skoczek wchodzi. Upierdliwy skoczek. Dobra, tak. Nie wiem, co to jest, ale idziemy tak. Bez sensu D6 w ogóle. Tu chciałem zagrać. Właśnie, kurczę. Co ja gram? Czas się kończy, no to pionek, nie? A jeszcze obrona przed matem, jakaś cudna. Ojej, hetmana podstawiłem, nie, na szczęście nie. Kurde, no patrzcie. Figurę podstawiłem. No i przegram z panią, no. Może nie zauważy jeszcze. Mogła zbić, no ale nie zbiła. To bez znaczenia już. Kurde, no i przegrałem. Dzisiaj grałem z czterema paniami w sumie w dwóch turniejach i mam 3 do 1 w plecy. Kurczę, no słuchajcie, naprawdę.
To już jest teraz brak kondycji i ślepota. No i z kobitą, no. Znowu z kobitą. Na pewno była dobra pozycja. Już wam udowodnię za chwilę. Po debiucie już tak po mojemu to stało, mi się podobało. Goniec F1 pokazuje? No tak, w sumie można. Ale tak goniec C2 jakoś się zakodowało tutaj. Wieża A2. Co każe bić? No tak, tutaj każe bić. Popełniłem błąd skoczek D4. Widzicie? No to ten decydujący błąd. Ja się, słuchajcie, trochę naśmiewam z tego, że gram z paniami. Nie bierzcie tego na poważnie, absolutnie. Ale to niektórzy może to odbierają na poważnie. Nie, 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 absolutnie. Ja to tak po prostu mówię w takim sensie, że mam szczęście, że statystycznie gram w bardzo dużym procencie z paniami w tym turnieju. Dlatego tak trochę prześmiewczo tutaj do tego podchodzę. A to, że w trąbę, no to tym bardziej. Przecież tamte dwie partie o 17 to były takie, że ja jestem ciekawy, czy tutaj nie miałem wygranej przypadkiem. Goniec D4. No właśnie, zobaczcie, się robi przewaga. I co teraz pokazuje? Pokazuje, żeby grać tak. Czyli przytrzymać bardzo silnego gońca. Słuchajcie, kiedyś ja bym tak zagrał. Dlaczego teraz tak nie gram? Kiedyś to takie jakieś, powiedzmy, 10 lat temu. Albo jakbym był w formie faktycznie, bo groźba silniejsza niż wykonanie. Przytrzymanie, tutaj wieża wchodzi i figury grają. Kurcze blade. A ja od razu łasy na wieżę. To wyrównało pozycję. No tutaj jakiś dobry ruch trzeba było zagrać. Wrócić po prostu wieżą. Pasywnie to wygląda, ale się trzyma. I hetmanem cofnąć. No i grać, no. D7. Wiecie, jaki jestem głąb? Nie widziałem, że D8 grozi w ogóle w następnym ruchu. Kompletnie tego pod uwagę. To już jest ta godzina. W ogóle dobra, podsumujmy. 3 punkty to jest mało. A rund ile? To jest runda, która? 7. 50% znowu. No kurczę, muszę przebić więcej niż 50%. No tak nie może być. Krzysztof, co ty rzeźbisz? Jak tu, to bije tu. Potem tu. Ojejku, przecież jest taki ruch. Kurczę, no. O, jeszcze mam hetman tu, ale G3 dostanę na twarz. No muszę tak zagrać. Kurde, ale po prostu podstawiłem figurę. O, to boli. Takie coś to, słuchajcie, boli. Tu jeszcze widzę plan wieża A5 i wieża G5. Ojej, no tego to w ogóle nie widziałem, Boże, nic nie widzę. No wiem, że wieżę mogę zbić. Muszę zbić wieżę, no na takim nierównym materiale
Tylko tak, no i tutaj, ale to już nic nie daje, on mi zaraz takie E5 wrzuci. Za dużo mam lekkich figur. Skoczek D5 nawet jest chyba dobre. Jak to w ogóle stoi? Wieża za 3 lekkie, no to jest przepaść. Dramat, dramat, słuchajcie. To znaczy, że chyba nie ma sensu grać tak późno w szachy w moim przypadku. Czy ja tu coś uzyskam? Raczej nie. Kurde, ale to boli strasznie, że tak podstawiasz, Krzysztof. Ja mam w ogóle dwie figury mniej w tym momencie, prawda? No tak, tak się składa, że tak. Oret. Nic sensownego tu nie można zagrać. Chciał mi dać po prostu mata. No i mu się to uda, bo nie ma obrony przed tym ruchem. Mat. No, ładnie to wymyślił. Bez komentarza. Smutne to, słuchajcie, strasznie smutne. Taktyka. A, Poland to niepocieszenie. 8,5 już w dwóch turniejach. Rewelacja. No ale są i smutniejsze momenty niestety w tym zaczarowanym turnieju. Zobaczmy, jak gra zawodowiec 3000. Pionek więcej. Król bezpieczny. No tak, no i tutaj będzie sam szarował sobie na ten czas, jak będzie chciał. Kurczę, ale teoretycznie ten zawodnik, który gra czarnymi, on jest lepszy od niego, jest lepszym szachistą. Ale w internecie, zobaczcie, jednak różnica jest wielka. Kelnerze, nie to, że mi się nie chce. No wiesz, no takie porażki niestety bolą i zniechęcają bardzo, ale też zmęczenie robi swoje, no nie da się ukryć. Godzina jest już taka niestety.
sobie chciałem spróbować o 23 zobaczyć, jak to będzie, no więc już spróbowałem i wiem, że nie będzie dobrze. Więc sobie ten turniej o 23 będę odpuszczał, no bo bez przesady. I co tutaj się dzieje? O, nieźle. Na 2 sekundach sobie grają białe, no nieźle. Aj, po wieży. Uwa. Niezły wymiatacz, co? Widzieliście, jak zrealizował przewagę na takim krótkim czasie? A, zamknijmy tutaj wariantę. Remisik, no tak. No, Hikaru to też drugi turniej dzisiaj. Matowanko. Mam 3 punkty tylko. Tragedia. Oj, chciałem się wycofać z turnieju. Nie, niechcąco. Dobra, zaraz będzie. Aha, po 8 rundzie znowu jest jakaś krótka przerwa. Zawsze to robią. Po 4, po 8. Tradycyjnie. Ale dostałem lanie od pań dzisiaj, no. Jeszcze z żadnym arcymistrzem nie urwałem nic, a było blisko. Trochę nawiązuje też do wcześniejszego turnieju, ale to już historia. No fajnie jest, jak się wygrywa, jest fajnie, ale mniej fajnie, jak się przegrywa. Żadna w tym logika, tak naprawdę. Oczywista sprawa. Raz się przegrywa, raz się przegrywa, zgadza się. Hikaru bez formy i masz. A, bo ma 6,5 na 8, dobra. Chciałbym być taki bez formy. No ale racja, on jest tutaj ścisłą czołówką. Chwila ciszy, w sumie nie wiem, co mówić. Mam nadzieję, że nie zasnęliście.
Dziękuję za wszystkie followki, za subskrypcje. Panie, ruszaj pan z tą partią. Proszę pana. Rosomaku, zgadzam się z tobą, ale spróbować trzeba było. Zobaczyć, jak to jest grać ten drugi turniej. To powtarzam już po raz kolejny. No i teraz już wiem, że to jest trudne. Co innego sobie zagrać przy wspomagaczu jakimś, prawda? Jak się nie ma do pracy na jutro. A dziękuję ci, Hadi X2. Bardzo mi miło, że ci się e-book podoba. To taki mini e-book oczywiście, nie jest to tam kniga wielka. Maraton byś chętnie zobaczył. A tu mam taki filmik na YouTube, gdzie gram w szachy, turniej jeden, ojej, żebym ci nie skłamał, 15 godzin czy więcej. Tylko tak to rozdzielone na dwa razy, bo to robiłem, grałem chyba 7 czy 8 godzin, przerwę sobie zrobiłem kilka godzin i potem kolejne. Tyle. Czy będzie jakiś e-book w przedziale rankingowym około 1000? Wiesz co, no to jest około 1000 e-book, no bo będzie coś fajnego na pewno. Nie chcę teraz za dużo zdradzać, ale jak pobierzecie sobie e-booka i zostawicie mi maila, to informacja do Was na pewno dotrze, jak będziecie używać tego maila. Oczywiście. Można sobie pobrać tego maila. Teraz wpisujecie wykrzyknik e myślnik book i wyskoczy Wam komenda. Zresztą komenda tu co chwilę jakaś wyskakuje. Znaczy, co chwilę wyskakuje na Twitchu. Więc zdążysz pobrać na pewno. Te przerwy są takie usypiające, co nie? Nie dość, że późno gramy, to jeszcze każą czekać. Znaczy, nie wpisujesz słowo wykrzyknik, tylko wykrzyknik znaczkiem. Wykrzyknik znaczkiem E, myślnik, Bóg. Mamy mistrza FIDE na horyzoncie. Dobra, G6. Spokojnie, no już śpi. No jak mi zbije, to znaczy, że nie ma pojęcia o szachach. Ma pojęcie. No dobra, gońmy gońca dalej. Niestety to jest dobre posunięcie z jego strony. Tak. Już sobie kombinuję, jak widzicie. Ha, bije pionkę. Jak zbije, to tutaj pionkiem odbija. Niestety. Krzysztof, będziesz musiał kombinować. Oj, mocno będziesz musiał kombinować.
Oddaję pionka. No to w ogóle już mam przegraną pozycję, to jestem przekonany. Co tu się wyrabia dzisiaj, szachuś z tobą? Skoczek jeszcze uwięziony. Co? Nie wziął? Oj, to w ogóle mi dał szansę teraz tutaj. No co on w ogóle zagrał? Jakąś bzdurę. Tutaj biorę pionkę na G5 i żyję. I to dobrze żyję. To ja pograłem słabo, ale jeszcze gorzej. Dobrze, że się odwdzięczył. To miłe. Sobie tutaj daję szacha za chwilę albo na E3. I tutaj jest życie. No i wymienię hetmana i co sobie gramy dalej, nie? No i F5. I cyk. Gra gitara. Tak, jeszcze zagrałeś. A masz się męcz. No masz. Może w pułapkę wpadnie. Pułapka polega na wieży E8. Wziąć piona czy nie wziąć piona? Na B2. Raczej nie. Raczej tak dobra. Jak dajesz pionka, to biorę. On widzę też chyba zmęczony chłopak. Skąd on w ogóle jest? Z Australii. O którą oni mają teraz godzinę? Co wy tu na tym czacie? Ej, ludzie. Rano mają. No co, i on tak słabo rano gra? Co mnie cieszy oczywiście. To cyk. No i cyk. Jedziemy, gościa. Aktywność. Chwila, chwila. Trzeba uważać tam jakieś. Zbyt optymistycznie do tego podchodzę. To są różnobarwne gońce. Ale on mi pomaga tutaj wygrać tę partię. Słuchajcie, masakra. Pomaga jak może. No rano się gra świetnie, przecież świeżość umysłu i tak dalej. No to tak, żeby pionka wziąć. A jeszcze taki ruch grozi. Kurczę, felek. Czekajcie, mam bicie. Mam bicie, bo tutaj mam szacha. Ojejku, teraz jest taki ruch. Słuchajcie, on tego nie widzi. Muszę tak. Już zauważył, myślałem, że nie zauważy. Dobra, mam jeszcze taki ruch, spokojnie. I tutaj jeszcze bronię, jakby co. Albo wieża D4. Rety, zaraz po prostu wpadnę tutaj. Zawału zaraz dostanę. Co tu się wyrabia? Nie no, jak ja będę tak grać, to tragedia. No bije i tu grożę. Uda się? Nie uda. No ale szacha dam. I tak. Jeszcze tu ma. Tutaj, tu. No Jezus, co tu się... Śmieszne to. Szach, proszę pana.
Ale ja to realizuję. Ale on gra jeszcze śmieszniej, bo daje mi takie duże szanse. Ucieka tym królem tam zamiast do centrum. No to jest naprawdę śmieszne, sorry, ale. Mogę, po prostu muszę grać królem. Co tutaj mi. O Jezus, kochany, no co no. Tak uciekam, no. No dobra, no dobra. No tak. No tak, no tutaj szach, to teraz tu, no. Dawaj, dawaj. Co tu się dzieje? No kurczę, nie wiem jak realizować, mam zamrożone ręce i... Co tu? No co? No pionek, no i co się dzieje? Czy ja czegoś nie widzę? No teraz mam tutaj, dobra. No uciekam, dobra. No dobra, teraz to już będzie... Nie będzie tak, będzie łatwo, bo grozi wieża na F4. No to hop. No dobra. No i zbiję mu tego gońca, wiecie, żeby było śmiesznie, bo to też jest wygrana. Prosta. Powinna być prosta wygrana. Kurczę, czy ja to wygram? Nie, no jakieś jaja, będę się jeszcze męczył. Kurde. No dobra, wracam, jakoś inaczej muszę. Dobra, tak, no, bronić piona. Czas mu spadł. Co? Czas mu spadł, tak. Słuchajcie, w ogóle, czy to jest wygrana? Ja nie wiem. Po prostu zgłupiałem totalnie. Zobaczę tylko końcową pozycję, jak komputer to widzi. No dobra, komputer widzi wygraną, ale jeszcze nie taką łatwą, nie? Dobra. Dobra, nie męczmy materiału już, nie analizujmy tej partii, wybaczcie. Ale są punkty, są 4 punkty na 9. Na 9, 4 na 9, niedużo, ale zawsze. Mogłem bić wieżę na B8? No widzicie, nic nie widzę. A, tutaj gońcem, o rety, no, no nie, już jest źle, już jest źle. Jak już takich rzeczy nie, dobra, trzeba się skupić, otrzeźwić, orzeźwić. Nie otrzeźwić, orzeźwić. Grajmy, 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 grajmy. Hikaru jeszcze gra? Ambitna końcówka. Nikt nie chce mi zaproponować. Ja dzisiaj po piwku, człowieku, ja nie piję alkoholu. Póki co. Nie, to ze zmęczenia też takie mam czasem wrażenie takiego dobrego humoru. Ze zmęczenia to jest to samo prawie jak po piwku. Piwku to ja bym tutaj widział więcej rzeczy, słuchaj. No nie, no oni są. Dobra. A to kto to? Giri? Czy to był Giri? Nie. To był jakiś tam. Okej. Okay. I za chwilę runda numer. No nie, no. Pani? Czy to jest kobieta? No na zdjęciu to jest kobieta, no. No świetnie. Brawo! Trzecia kobieta dzisiaj. Cudownie! Brawo, brawo, brawo! No, dziękuję serdecznie, Czescom. Zapamiętam se. Se to sam zapamiętam. Dobra, graj go niezbyt. No, jak szybko wykurzyła. Dobra, gram bezpieczny domek. Gram domek i jakiś taki domek oszołomek. Dobra, jedziemy E4. Dobra, tutaj coś ode mnie chcesz, tak? Możesz chcieć. Proszę pani, gramy E5, bo jak daje pani taki ruch i wskoczę sobie tu, to będzie cudownie. Goniec w domku stoi świetnie. Muszę bilans poprawić trochę z paniami w dzisiejszym dniu, chociaż już dzisiaj mamy 23. A, są widełki, tak, grożą, grożą, wszystko widać. Grożą widełki, grozi jakieś D6, coś tam już, jakiś goniec G5, tutaj jakieś opcje są. Co? No dobra, no to szach na hetmana, cyk.
No to jak hetman pójdzie tu, to dostanie plombę wieżą. Jak pójdzie tu, dostanie plombę gońcem. Można się poddać. To wygląda na easy game. To wygląda na easy game, proszę pani. Bo jak pani odejdzie gdzieś tam, to ja sobie to zbiję i zbiję tu. No słuchajcie. Chyba już mam wygraną. Jak myszka mi się nie omsknie, to wygrywam. Z panią z Bułgarii. I teraz ją musi boleć, nie? To są takie właśnie momenty szachowe, że boli. Tak, FM, a nie WFM. No ale po zdjęciu widać, że. No nie wiem, no może to jest pani jakaś. WFM? A może to facet? Sprawdźmy. Nie, no Nadia się podpisała i to chyba całkiem ładna pani. Jak mam poddać jak dżentelmen w wygranej pozycji? Nie ma opcji takiej. Choćbym grał z 6-letnim dzieckiem, które by zapłakane siedziało. Nie ma takiej opcji. No dobra. Ten ruch mnie również satysfakcjonuje. Ale jeszcze gra. Skubana. No dobra, wyprowadźmy figurę. 16 lat ma, ok. Na zdjęciu wyglądało na 40. Dobra, na 30. Dobra, gadam już głupoty. Zdjęcie było niewyraźne. No i co? No proszę pani, no pani by już poddała. Dobra, biorę. I idę do góry. Mam hetmana za wieżę. No przegrać tego nie można. Jeszcze pani pomaga. Zagra tutaj, dostanie widełeczki. Oj, oj, oj. Zagra tu. Dostanie widełeczki. Dobra. I goniec C6. Ach, jak to wygląda ładnie. I cyk. Skoczek ma problem. Dobrze. No to hetman D2 na spokojnie. Widzę. Wzmocnijmy skoczka. Tak jest. Ja się nie znęcam, no mogłaby się poddać uczciwie, a nie chcę. Ja próbuję normalnie wygrać partię. Już tak mało widzę, gram głupoty, aby dograć. O, widzicie, jeszcze jakiś taki ruch tutaj grozi. No i świetnie, świetnie. Szachuś, co wymyśliłeś? A zaraz, tutaj mam strzała. Szczęście dostrzegłem. No, wieża tu, no, a to tam. Co? I mat. No, wygrałem. Drogi czacie, wygrałem partię z kobietą. Z dziewczyną. Może bardziej. Dobra. Korzystając z okazji, zobaczmy jak. Mam 5 punktów nawet, to jest dużo. Hikaru. Dzisiaj to jest dla mnie bardzo dużo. Co tutaj Hikaru mąci? Hikaru mąci i. Silnik lubi Hikaru. Ale on konkretnie ciśnie tam. Bierze piona i tyle. Rekordu nie zrobimy, bo rekord to mój był 7 punktów, a ja mam teraz 5, a jeszcze chyba jedna runda została.
A Hikaru zostawia taką sprytną pułapkę. Hetman H1. Uff. Ucz się pól, Krzysztof. Hetman H8. Nie, no cóż, arcymistrz tego pokroju tutaj wyciśnie. Dobra. Tutaj tak, ocena, warianty. Zabieramy, to zabieramy. No, zobaczymy jak wydusi. Jaki szachista moim zdaniem najbardziej jest najbliżej Carlsena na dzień dzisiejszy? Nepo na pewno nie. Moim zdaniem na pewno nie Nepo. Najbliżej. Dobre pytanie. Dean Clearen jest takim zawodnikiem, który chyba najbliżej Carlsena może być, ale on dawno nie grał, więc ciężko powiedzieć. Jeżeli Dean Clearena bym odrzucił, a raczej bym go wziął w pierwszej kolejności. Chociaż on dawno nie grał, też jak grał, to tak mu trochę nie szło. Bardzo nawet mu nie szło, ale myślę, że Firuzdzia, tak się czyta. No, nieistotne. Alireza w każdym razie, Firuzdzia, który może ma doświadczenie jeszcze teoretycznie małe, ale myślę, że bardzo kreatywnie gra i tak coraz bardziej dojrzale. No, jego ranking 2800 jest wyśrubowany mocno. Ale myślę, że właśnie miałby chyba szansę jako on takie największe. No i na sekundach tutaj się panowie bawią. Czy G4? A będzie. Ale ładny, ładny przełom. A tego pionka będzie pilnował. Tutaj. Wow. Nieźle. A to chyba i tak jest remis. MVL? Może. Ale on chyba już tak słabiej. Gdyby było starcie Carlsen Fischer, kto by wygrał? Myślę, że Carlsen. Chyba, że no, jakby się urodzili w jednej i tej samej epoce. No to nie wiem. No ale to bierzmy pod uwagę silniki teraz, nie? Fischer nie miał silników. To tak ciężko porównać, niestety. Dzięki, Kysio, za relację. Czy Nakamura jest w stanie podgryźć coś Carlsena, zakładając, że na dobre wróci do gry, czy jednak już po ptokach? Wydaje mi się, że Nakamura może ugrać coś z Carlsenem tylko w szachach błyskawicznych. W szachach klasycznych nie ma z nim szans. Nakamura nie wróci do klasycznych szachów, uważam, tak na bardzo, bardzo poważnie. On tutaj ze streamów, no, jest świetną marką w internecie, więc za dużo pewnie ma tych współprac. No, strasznie dużo pieniędzy zarabia, mówiąc wprost, tak? Więc on tego nie zostawi. On więcej zarabia na tym, niż jakby miał grać w turniejach, więc. Ale no, Hikaru w ogóle jest mój rocznik, 8-7. On ma 35 lat rocznikowo, więc to już jest szachista taki, który raczej skrzydeł mocno nie powinien rozwinąć. Jak już by był na poziomie, powiedzmy, tam takiego Carlsena trochę niżej, no to jakby grał jeszcze, no to by pewnie z dobre 10 lat mógł pograć. Jeszcze na takim wysokim poziomie, jakby tylko tym się zajął. No ale się tym nie zajmuje. Dobra, lecimy. Ostatnia runda. Mistrz międzynarodowy, Meksyk. Ale Meksyk. Lecimy. No nie, no ja nie zarabiam tyle co Hikaru, no co ty. Inne realia. Okej. Okay. Coś tutaj widziałem, tylko jak to dalej grać? Nie wiem, tak zagrajmy. Tak mi się ten ruch spodobał. Wrócę. Może nieco zaskoczymy przeciwnika. Sam siebie zaskakuje w sumie.
Średnio mi się podoba pozycja. Grożowi dwójce, ja mogę mu zrobić. To jest dobre pytanie. Jak już powiem wam, mam już ślepki na oczach. Już prawie nic nie widzę. Jeszcze pozycja skomplikowana. To się porobiło. Nie ma już nie w tym życiu. O kurczę, jak dobrze zagrał. Stoję fatalnie. To musiał oddać jakość. Co? Aha, bo tu. Chwila, no to jeszcze on tak. Czy żyje, czy nie? A, bo nie, zaraz. To jeszcze żyje chyba teraz. Czy skoczek musi jego odejść, więc... Może tu się wygrzebie z tego. To w ogóle tak brzmi, gram białym i kurczę i muszę się wygrzebywać z pozycji. No to jest po prostu dramaturgia. Co tutaj? Czy pionkiem? Ale są chyba. Czy mogę Hetman D3 w ogóle zbić, co ciekawe. A, no tak, tutaj coś tam widzę, coś tam widzę, coś tam widzę. Coś widzę i czegoś nie widzę. Kurczę. Czy blaszka. Za królem schodzę. Dobra. Będę żył. W tej pozycji, jak już wziąłem pionka, H3 lufcik i żyjemy. Trzy koniecznie. Grozi wzięcie skoczka z skoczek tutaj. Dobra, dobra. A skoczek F4. No to jest jakiś argument. Powiedzmy tu. Skoczek F4. Kurde. Nic nie widzę. A, w ogóle może mi zbić tutaj. A to może będzie dla mnie jakiś oddech. Podstawiłem figurę. Ha? Słuchajcie, chyba to wygram. Tylko się nie podniecaj, Krzysztof. Wracam. Cóż, dla świętego spokoju chyba wezmę tutaj skoczka. Nie no, ale...
Tak, muszę wziąć skoczka. Dobra, teraz to już w ogóle jest dobrze. Jeszcze wieżą mi tu. Aj, jeszcze mnie będzie męczył. I tu mi weźmie, ale ja jestem po prostu baran do kwadratu. Nie, no goniec jest jeszcze tutaj, król F3. Dobra, jeszcze coś tutaj wyczaruję, mam nadzieję, ale trochę mi sprząta. Trochę mi sprząta jeszcze. Koordynację złapać, tak. Dobra, cyk. Widzicie? Była niby już wygrana. Już witał się z gąską. Wziął? Spoko, to teraz technicznie powinien sobie poradzić. Zasuwam pionkiem. Wygrałem! 6 punktów, to lepiej niż o 17. Wow. To słuchajcie, no. Będzie słodki sen w takim razie. Przy tej grze dzisiejszej to 6 punktów to jest bardzo dobry wynik. Tak uważam. Partie były takie, no, tragiczne raczej, ale. No, ale to taka pora.